Kiedy korzystamy z tych ciekawych, drogowych, ładnych, dobrze zorganizowanych rozwiązań, nie chcemy zapamiętać tego, że kiedyś ani tego rozwiązania nie było, a jak było, to przecinane w jednym poziomie tworzyły się zatory, tworzyły się korki. Powstaje wokół miasta takich obwodnic, takich rozwiązań drogowych kilka, które rozprowadzają ruch we wszystkich właściwie kierunkach geograficznych z miasta. Na północny wschód prowadzi trasa do Sandomierza. Ten ładny przejazd pod północnym obejściem Krakowa ładnie się tam wkomponował. Od kilku lat trwa remont ulicy Igołomskiej. Podobno tutaj nad tą budową wisi jakieś fatum. Nie obyłoby się bez historii na tej drodze. Kiedyś to była droga do cementowni i dalej w kierunku Wawrzeńczyc, Złotnik, tradycyjnych miejsc zaopatrzenia miasta w jarzyny, świeże nowaliki. I była to mała, wąska droga, po której popylały nyski i żuki, dowożąc na plac Imbramowski, na plac na Rybitwach, marchewkę, pietruszkę i sałatę. Była to droga uczęszczana przez tak zwanych wozaków, czyli tych, którzy wozili furami. No i na tej drodze były zlokalizowane trattorie. Wszystkim się to kojarzy z pizzą na Kazimierzu. A trattoria to jest taki przystanek dla furmanek, w której zatrzymywały się te gospodarskie wozy, które wracały albo jechały do miasta z towarem. Często połączone były z noclegiem, ponieważ odległości były jak dla konia duże. I tutaj były takie właśnie fantastyczne, tam nazywa się Meksyk i Janosik oczywiście. I skąd te nazwy tak egzotyczne? Od tego, jak w popularnym powiedzeniu określamy Saigon, czyli rozruba. Coś, co się działo bardzo dramatycznego. Meksyk podobnie. A skąd to wszystko jeszcze się wzięło? No nie tylko to, że czasem baty poszły w ruch od tych furmanek, ale również to, że była to droga HPR-u. HPR, Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe. To było przedsiębiorstwo, które zatrudniało okolicznych rolników dorabiających w Nowej Hucie, to znaczy w kombinacie imieniem Lenina wtedy, przy budowie, rozbudowie, w cementowni, czasem i na piecach, i w hucie. HPR to również były młodzieżowe chówce pracy. Chłopcy ze wsi, którzy przyjeżdżali tutaj, zarabiali pieniądze, mieli te pieniądze i bawili się w swoim stylu. Stąd te niesławne nazwy Janosik czy Meksyk. To jest historia tej drogi.